Dagmara Moranowska. Dzień dobry, zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Niestety pogodę w dalszym ciągu kształtują aktywne fronty atmosferyczne, które w ciągu tej najbliższej doby przyniosą nam chmury i opady śniegu. I tak tej nocy na przeważającym obszarze dominować będą chmury z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Dopiero w drugiej części nocy niewielkie przejaśnienia pojawią się na zachodzie kraju. Na termometrach od 0 do minus 2, minus 3 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nieco cieplej jedynie na południowym wschodzie, tutaj około zera, natomiast wysoko w górach temperatura spadać będzie do minus 7 stopni. Jutro, podobnie jak w nocy, przez cały dzień w całym kraju niestety przewaga chmur z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Dopiero po południu większe przejaśnienia, a nawet chwilowe rozpogodzenia pojawią się na północy i na zachodzie kraju. Natomiast jutro towarzyszyć nam będzie silny, momentami porywisty wiatr, który znacząco będzie obniżał odczuwalną temperaturę, a na termometrach od 0 do 1 stopnia na wschodzie i około 2-3 stopni na północy i na zachodzie kraju. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Niestety także w naszym regionie tej nocy będzie pochmurno z opadami śniegu i śniegu z deszczem, na termometrach od 0 do minus 1, minus 2 stopni. Jutro kontynuacja tej pochmurnej pogody. Przez cały dzień w regionie dominować będą chmury z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Dopiero w drugiej części dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia. Na termometrach od 2 do maksymalnie 3 stopni, ale tak jak wspomniałam, odczuwalna temperatura na pewno będzie niższa przez silny wiatr. Na barometrach spadek ciśnienia jutro 1008 hektopaskali. A ja życzę Państwu spokojnego, udanego wieczoru. Do zobaczenia.